Hej, tu Karolina. Witam was w kolejnym odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego co tydzień zapraszam interesujących gości ze świata zdrowia, weganizmu, ekologii, dietetyki, podróży, a nawet jogi czy biznesu. Moim dzisiejszym gościem jest Aneta Dąbrowska, psycholog, psychodietetyk i coach. Temat przewodni naszej rozmowy jest bardzo poważny, bo są to zaburzenia odżywiania i nasza relacja z jedzeniem. Aneta wyjaśnia, czym jest kompulsywne, emocjonalne jedzenie, z czego wynika przejadanie się, mówi o tym, skąd biorą się zaburzenia odżywiania i jak pozbyć się złych nawyków. Dowiemy się też, co jest nie tak z tak zwanym cheat dayem czy cheat mealem, oraz to w jaki sposób nasz umysł blokuje na przykład chudnięcie. Jest to rozmowa pełna cennych informacji i mam nadzieję, że skłoni Was do pewnych refleksji, dlatego zapraszam gorąco do wysłuchania. Aneta. Witam cię w moim studio. Witam serdecznie. I bardzo Ci dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie. Tak spontanicznie bym bardzo, powiedziała. Tak, tak. Także dzisiaj przed nami dosyć ważny temat. Ty jesteś psychodietetykiem, tak. między, innymi. między innymi. I na początek, właśnie o to chciałabym się Ciebie zapytać, mm -hmm. kim jest psychodietetyk? Bo to jest mm -hmm. dosyć rzadka profesja, i tak. myślę, że wiele osób nie do końca sobie zdaje sprawę, jak tutaj psycho łączy się z dietą. Mm -hmm, tak, dokładnie. E ja bym powiedziała tak, że psychodietetyka to jest, to jest odpowiedź na, na potrzeby pacjenta, ponieważ psychodietetyka powstała z połączenia <coughs> dwóch dyscyplin, czyli psychologii i dietetyki. Krótko mówiąc, psychodietetyk to jest osoba, która pomaga pacjentom odzyskać kontrolę na, nad procesem jedzenia. A co to znaczy, że tracimy kontrolę nad procesem jedzenia? Bo to brzmi bardzo Dokładnie. poważnie, bym powiedziała. To oznacza, że dietetyka daje nam wskazówki, co możemy zrobić. Tak? Czyli da, daje nam gotowy jadłospis, yy, wskazuje produkty, które są zdrowe, zdrowe, wskazuje produkty, które są niezdrowe, ale w praktyce to jest tak, że my nie zawsze jesteśmy w stanie yy, zaaplikować to, co wskazuje nam dietetyka, z racji tego, że yy, na przykład mamy małą kontrolę, albo zajadamy emocje, albo nie potrafimy rozróżniać głodu fizycznego od głodu psychicznego. Yy, nie wiemy, jak e, radzić sobie z, e, na przykład z, z tymi pokusami. I na te wszystkie pytania e, próbuje odpowiedzieć psychodietetyka, a psychodietetyk pomóc osobie wprowadzić zdrowe nawyki. Istnieje takie przeświadczenie, że osoby, które cierpią na zaburzenia odżywiania, mają obsesję na punkcie swojego wyglądu zewnętrznego mm -hmm. i po prostu dążą do idealnego ciała. A im więcej dywiduje się na temat właśnie zaburzeń odżywiania. Tym y, jestem przekonana, że tak naprawdę nie musi to mieć mm -hmm. nic wspólnego z tym dążeniem do kanonu piękna fizycznego, tylko wynika to z jakichś e, problemów, które siedzą w naszym umyśle, mm -hmm. w naszej głowie. Dokładnie, zaburzenia od, odżywiania są to zaburzenia psychiczne i one są leczone i jest to leczenie kompleksowe, czyli zazwyczaj jest to współpraca i psychologa, psychiatry, dietetyka. I tutaj typowym przykładem na przykład jest anoreksja lub bulimia, kiedy no jest to zaburzenie związane z tym, co się dzieje wewnątrz nas, bo tak jak na przykład, jeżeli chodzi o anoreksję, to u podłoża że zbyt duża kontrola. Czy w przypadku bulimi u, u podłoża stoi z kolei brak kontroli? W jaki sposób zdiagnozować to, że ktoś ma zaburzenia odżywiania albo że my mamy zaburzenia odżywiania? W którym momencie uważasz, że nasz organizm, czy nasze zachowanie daje nam taki sygnał, że coś jest nie tak? No, pierwszym to są objawy somatyczne, czyli na przykład nadwaga daje nam już jakiś ogląd, że, że ta osoba sobie nie daje rady z, z, z jedzeniem, w sensie, że nie ma nad nim kontroli i nadmiernie, przyjmuje nadmierne ilości kalorii. To też jest stan psychiczny tej osoby, ponieważ często temu towarzyszy poczucie winy często jest to błędne koło ponieważ to poczucie winy z kolei znowu zajadamy no jeżeli chodzi o anoreksję no to wiadomo taki typowy obraz anorektyczki jest to osoba młoda która tak jej, jej wygląd zewnętrzny wskazuje na to że ma że cierpi na anoreksję na przykład jeżeli chodzi o bulimię to tego nie widać za bardzo jeżeli chodzi o objawy psychiczne i o anoreksję, to często u podstaw tych mechanizmów psychologicznych stoi niskie poczucie własnej wartości. Może to być też spowodowane czynnikami rodzinnymi, czyli środowisko, w jakim wychowywuje się ta osoba, na przykład zbyt wysokie wymagania od rodziny, zbyt wielka, duża krytyka. I to powoduje, że ta osoba, która cierpi na anoreksję, ma Wysoki poziom kontroli i poprzez kontrolowanie e, swojego ciała ch chce mieć takie poczucie, że kontroluje całe swoje życie. Ale czemu to ma przełożenie na właśnie na jedzenie? Bardzo mnie to zastanawia. Jest tyle mhm. różnych rzeczy, które można w swoim życiu kontrolować. Czemu decydujemy się, lub raczej podświadomie decydujemy mhm. się, kontrolować właśnie jedzenie? Bo to jest bardzo łatwe do kontroli. Najłatwiejsze. A czy to jest uzależniające? Tak, to jest na, na, anoreksja, jest chorobą, y, która działa na zasadzie uzależnienia. Objawy zaburzeń odżywiania mogą być bardzo różne. Mam tutaj na myśli zachowania, które już wspomniałaś. Tak. Dajmy na to kompulsywne jedzenie. Tak. Czy to jest to samo, co emocjonalne jedzenie? Jest to y, jedzenie pod wpływem im, impulsu, czyli pod wpływem jakiejś emocji. Zazwyczaj to może być y, albo stres, albo frustracja, y, albo też jakieś podniecenie, podminowanie. Wszystko to, co sprawia, że pod wpływem tego impulsu my sięgamy po jedzenie. I wtedy to jedzenie jest dla nas nagrodą, nagrodą. czy karą? E. Czy jednym i drugim? Zazwyczaj to jest tak, że my się tym jedzeniem nagradzamy, że to powoduje ulgę, e, w tym danym momencie, e, powoduje stan e, no, ulgi. Zazwyczaj to się kończy tak, że za chwilę jest wyrzut sumienia, tak? No właśnie, czyli wchodzi ten mm, drugi jest poziom, jest poczucie winy. Tak. I kiedy czujemy to poczucie winy, to co dzieje się później? E, to zależy. To zależy. Może być tak, że po, pojawiają się dysfunkcyjne przekonania w sensie e, nie oparłam się pokusie, zjadłam, jestem beznadziejna. To może powodować znowu tą frustrację, e, co powoduje, że znowu sięgamy do jedzenia, e, po, po kolejny jakiś okay. posiłek. A to nie mhm. działa w drugą stronę, bo na logikę, kiedy ta osoba czuje poczucie winy, mhm. to potem powinna raczej odmawiać sobie. Tego jedzenia. A to jest takie błędne koło, bo ta osoba już myśli koło. sobie tak, wtedy, że, że. Już wszystko już... stracone. Tak, że już mm -hmm. i tak poszło mi źle. Dokładnie. Nawaliłam, mówiąc kolokwialnie? Mm -hmm. Nie więc ma na zjem, zjem coś tak. jeszcze. Dokładnie. To tak w ten sposób działa. Ale są też osoby, które działają w przeciwny sposób, czyli nie jedzą wcale. I tą nagrodą jest to, że się nie zjadło. Dokładnie. W przypadku anorektyczek dla nich nagrodą jest e, każdy utracony kilogram. A porażką jest każdy kilogram, który przy, przybiorą na wadze. Dlatego anoreksja jest naprawdę bardzo ciężkim schorzeniem, zaburzeniem psychicznym, który jest w zasadzie ma najgorsze rokowanie, jeżeli chodzi o, o, o wyleczenie. Dlatego, że anorektyczki, no one, one dążą za wszelką cenę do utraty wagi. Bo anorektyczki na przykład bardzo chętnie karmią innych ludzi. Bardzo chętnie gotują, bardzo chętnie przygotowują posiłki, ale to też jest na zasadzie takiej kontroli, że okej, okay, ja tutaj nakarmię innych, ale sama nie zjem, bo jestem silna na tyle, jestem, tak, mam, mam kontrolę nad, nad sobą, nad swoim życiem. Powiedziałyśmy o kompulsywnym jedzeniu, emocjonalnym jedzeniu, czyli o przejadaniu się, o mhm. karaniu się, o nagradzaniu się, kiedy już my wiemy... Że coś jest z nami nie tak, lub też obserwujemy to u naszych najbliższych, bo też mam nadzieję, że ta rozmowa będzie wskazówką dla osób, które mają w swoim otoczeniu kogoś, kto mm -hmm. może borykać się z podobnymi problemami. Co robimy, kiedy chcemy pomóc sobie? Lub mm -hmm. komuś w naszym otoczeniu. Myślisz, że w ogóle da się pomóc komuś, kto nie chce pom pomóc sobie? Nie, <laughs> nie, dlatego, że to jest specyfika zmiany. E, każde, na, każda zmiana e, wymaga e, przede wszystkim świadomości e, tego, że, że chcemy się zmienić i, i motywacji. Więc e, my nie możemy komuś ka kazać. Się zmienić, my nie możemy kogoś na, na siłę e, zmusić do zmiany. I tutaj też jest taki paradoks, i to jest taki mechanizm psychologiczny. Że e, im bardziej my komuś e, mówimy, co on ma zrobić, to tym on bar bardziej będzie oponował, mm -hmm. bo to z, e, wzbudza opór. E, jest to mechanizm autonomii, który polega na tym, że każdy z nas e, m, ma taką potrzebę decydowania sam o sobie. E, I paradoksalnie, im bardziej my naciskamy na tę osobę, żeby się zmienił, to on. Tego nie zrobi, a, a i przeciwnie, zrobi coś innego. Więc jeżeli chodzi o motywację do zmiany, to musi ona wypływać z wewnątrz. To załóżmy, że ta mm -hmm. osoba zrozumiała, że ma problem i chce się zmienić. Tak. Od czego zacząć zmiany relacji z jedzeniem? Mm -hmm. Od samoobserwacji. Przede wszystkim zauważenia tego, w czym leży problem, tak? Bo musimy, każdą zmianę musimy zacząć najpierw od eliminacji problemu, czyli na przykład, jeśli jest to otyłość, to wyeliminujmy powód tycia. Czy jest to jedzenie emocjonalne. Czy e, złe, o, zle, złe dobieranie składników na przykład, czy jest to brak świadomości o, o brak wiedzy, czy jest, czy jest to jakiś inny problem. Więc tutaj należy najpierw zdefiniować problem, żeby móc e, przystąpić do zmiany. Ale aby zdefiniować mhm. problem, wystarczy obserwować siebie, czy doradzałabyś pójście na przykład e, do psychologa? Mhm. Ja bym doradzała. Jeśli to jest e, problem bardziej e, natury psychicznej, jeszcze, jeśli ta osoba czuje, że nie może sobie sama z tym poradzić. I podjada, yy, zauważa, że waga rośnie, nie jest w stanie się zmusić, na przykład, zmotywować do wysiłku fizycznego, to taka wizyta, chociażby jednorazowa konsultacja, żeby zrozumieć te mechanizmy, tak, żeby zbudować swoją świadomość, yy, jest bardzo przydatna. Czyli jeżeli zdiagnozujemy, że jemy kompulsywnie, mhm. że reagując na jakieś emocje, po prostu otwieramy paczkę chipsów. Tak no to teoretycznie najlepszym rozwiązaniem jest po prostu nie zgadanie tej paczki chipsów. Mhm. Tylko chyba to nie jest takie proste. To nie jest takie proste. Zacznijmy od tego, że w ogóle zmiana nie jest prosta, tak? Bo... A dlaczego zmiana nie jest prosta? Bo to wymaga wysiłku. Wymaga wysiłku. Jest to proces długoterminowy. Nie zmienimy się jutro, a nie pojutrze, ponieważ zmiana trwa... Może trwać nawet i rok, i dwa lata. Dodatkowo nagroda, którym jest wypracowanie nowych nawyków, lub, lub też odzyskanie kontroli nad jedzeniem czy utrata wagi jest odrocon, odroczona w czasie. A co to znaczy? To znaczy dla nas, że my musimy się postarać, a my nie mhm. lubimy się starać. Musimy um, się wykazać samo, samokontrolą, samodyscypliną. Um, musimy umieć sobie w radzić sobie w sytuacjach kryzysowych. Więc, um, tak jak powiedziałaś, to nie jest łatwe. Często z tej wiadomości od dziewczyn, które mówią, jak opanować się przed Takimi atakami tak. na mhm. słodycze. Także kurczę, już tak sobie dobrze radzę mhm. z moimi zdrowymi nawykami żywieniowymi, a raz na jakiś czas po prostu siadam i zjadam tabliczkę czekolady, żeby tylko, mhm. albo właśnie paczkę ciastek i nie mogę przestać jeść. Co zrobić w takiej okay. sytuacji? I jeśli to jest raz na jakiś czas, to jest to ok. No nie katujmy się, bo każdy ma, każdy ma jakieś chwile słabości, momenty, szczególnie gdzie jesteśmy na przykład zmęczeni, chorzy i tak dalej. Natomiast jeśli to się zdarza notorycznie i e, Sprawia, że, że jakiś dyskomfort i wpływa na jakość naszego życia, no tutaj to warto nad tym popracować. Jedna z metod, która może być pomocna, to, to jest wypracowanie jakiegoś zachowania zastępczego, mm -hmm. tak? Żeby jeśli już siebie znamy na tyle i wiemy, że, że mamy ochotę sięgnąć na coś z lodówki, mamy ją o, o, ochotę ją otworzyć i wyjąć. Więc y, tutaj fajnie by było się zatrzymać na moment i zastanowić się, co ja mogę zrobić zamiast zjedzenia tej czekolady natychmiast, załóżmy, nie wiem, chociażby umyć zęby, albo wyjść, przebiec się na koło blogu. I ten moment pozwoli nam prawdopodobnie odłożyć tą chęć zjedzenia. To jest to, o czym mówiłaś na początku, mm -hmm. że mamy ten głód fizyczny i ten głód tak, psychiczny. Dokładnie. Tak, trzeba I, się też mm -hmm. tak zastanowić nad tym, dlaczego ja sięgam po tą paczkę. Czy ja jestem głodna? I tutaj e, też chciałam powiedzieć, e, są ostatnie badania nad uważnością, które e, m, bardzo mocno wskazują na to, że jest to jedna z metod, która bardzo dobrze działa na e, właśnie... Podjadanie czy objadanie się. Że y, moment uważności, na który y, jesteśmy, możemy sobie pozwolić, zanim sięgniemy po jedzenie, to jest ten moment, kiedy ja sobie jestem, muszę się, mogę się, się siebie zapytać, czy ja jestem głodna. Żeby zrobić taką stop klatkę, y, bardziej być tu i teraz. A możemy sobie wmówić, mhm. że jesteśmy głodni? Bo ja tak czasami mam, że tak siedzę w domu przez cały mhm. dzień i mam wrażenie, że jestem cały dzień głodna. I, uh -huh. I zjadłam coś i tak pół godziny później stwierdzam, że znowu bym coś zjadła, i myślę sobie, Karolina, czy tobie się nudzi? Uh -huh, uh -huh. Ale nie umiem rozróżnić, czy ja naprawdę uh, jestem głodna. jeśli zjadłaś uh, posiłek, uh, a za godzinę po posiłku jesteś uh, głodna, to prawdopodobnie jest to głód emocjonalny. W zależności jeszcze od tego, jaki to był twój posiłek, tak? I wtedy. Mhm. Sugerowałabyś właśnie wprowadzanie tych czynności tak, zastępczych? Tak, dokładnie. Na początku y, spróbować skontaktować się ze swoim żołądkiem. Zadać sobie pytanie, y, czy ja jestem głodna? Jeśli nie, to co ja czuję? Co ja czuję? Czy to jest strach? Czy to jest jakaś frustracja? Czy to jest lęk? Czy to jest stres? E, spróbować zdefiniować e, ten stan. Myślę, że to jest taka hmm. rozczarowująca odpowiedź dla wielu osób, <grym> prawda? Że jednak <grym> mamy załóżmy problem z zjadaniem hmm. tych słodyczy hmm. codziennie wieczorem. To już hmm. nasza, jest to nasza największa tak. słabość i myślimy, tak, dzisiaj dostaliśmy rozwiązanie, jak się <grym> tego pozbyć. A to niestety nie jest takie proste, bo musimy gdzieś tam hmm. poszukać w sobie, co powoduje te ataki. Z każdą zmianą jest tak, że odpowiedzialność jest po naszej stronie. A czy nasze otoczenie może nam pomagać lub przeszkadzać? Oczywiście. oczywiście. I tutaj e, otoczenie to jest nasz zasób. Które nam, może nam pomóc w zmianie nawyków żywieniowych. Telefon do przyjaciela, chociażby Jeż, jeżeli jesteśmy w rodzinie, to spróbować zmobilizować całą rodzinę do zmiany nawyków żywieniowych, że nie to, że nie wiem, ktoś się pizzę, a reszta jest tak, stara się odżywiać mhm. zdrowo, bo, no, bo to też będzie bardzo te, demotywujące. Podstawowe pytanie, które chciałabym ci zadać, to jest to, jak zmienić relacje z jedzeniem. Mówiłyśmy co prawda odrobinę o podjadaniu, czy sięganiu po słodycze, ale tak jak mówiłaś, też wszystko jest dla ludzi. Ale niestety w wielu przypadkach jedzenie jest aktem, który nas stresuje, które sprawia, że my martwimy się, jak poczujemy się zaraz po tym. Nie wiemy, co zjeść, żeby... Cały ten proces jedzenia był dla nas przyjemny, żeby to przecież. Czasami się nad tym zastanawiam. Jedzenie to jest jedna z podstawowych tak. czynności życiowych. Wykonujemy ją codziennie, regularnie. Nie możemy bez niej żyć. I chyba nie ma nic bardziej przykrego mm -hmm. niż to, że to wywołuje w nas jakieś nerwy, stres. Jak, jak te relacje odbudować? E, dokładnie, dlatego, że, że w większości przypadków problemem jest to, że ludzie, którzy chcą zwrócić wagę lub zmienić nawyki ży żywieniowe, koncentrują się na celu. Oni myślą tylko o tym, że tak, tu jest cel, zbliża się, zbliżają się wakacje, e, muszę się wbić w, w bikini, więc bardzo, bardzo koncentrują się na celu i to wprowadza stres, frustrację, bo muszą się pilnować na każdym kroku. E, I tak naprawdę ich uwaga przychodzi, jest skierowana na ten cel, a nie jest skierowana na codzienne wybory. A przecież celem zmiany e, nawyków żywieniowych jest e, to, żeby ona się zadziała... E, już na stałe. Więc tutaj ta praca powinna być wykonywana codziennie. Więc zamiast skupiać się na celu, powinniśmy się skupiać bardziej na codziennych wyborach. I czy ty masz jakieś takie małe wskazówki, jak na co dzień stopniowo, małymi kruczkami poprawiać te relacje z jedzeniem? Co możemy robić przed posiłkami, czy w trakcie posiłków, co mm -hmm. ułatwi nam gdzieś odszukanie tego, tej radości mm -hmm, z jedzenia? No przede wszystkim, tak jak powiedziałam, samoświadomość, czyli tutaj uzupełnienie tej wiedzy, tak jakie my, jakie my możemy mieć te wybory żywieniowe, bo niektórym się kojarzy dieta to o Boże, będę jadał tylko sałaty i, i ziemniaki, a ja wcale tak nie jest, bo dieta zdrowa i może być bardzo smaczna, nawet jeśli to jest dieta taka z tym z obniżoną kalorycznością dla tych osób, które chcą schudnąć, E, więc, więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest to, jest planowanie. E, bo to jest bardzo ważne, żeby sobie zaplanować posiłki, żeby wiedzieć przede wszystkim, co chcę zjeść, e, żeby one były przygotowane, żeby były wyznaczone pory, e, żeby dieta nie była taka, kto, której ty się czujesz głodna. Bo, bo co mhm. się dzieje, jeśli my e, e, mamy dietę i czujemy się głodni? Dla naszego organizmu to jest sygnał, że jest głód na świecie. I on będzie robił wszystko, żeby to, to pożywienie um, zdobyć. A czy może tak być, że kiedy chcemy schudnąć, to nasza głowa blokuje chudnięcie? Dokładnie. Blokuje i to bardzo, bardzo często, bardzo skutecznie, ponieważ mózg jest po pierwsze hedonistą. E, I on lubi, jak jest przyjemnie i miło, i, i lubi się nagradzać jedzeniem. E, po drugie mus nas troszeczkę oszukuje, tak? E, oszukuje nas, bo nasze, nasze możliwości poznawcze są bardzo zawężone. E, I tutaj bym się może odez, odez, o, odniosła do dwóch takich eksperymentów, które z, zostały przeprowadzone właśnie, żeby zobaczyć, jak my jesteśmy oszukiwani. E, było takie, był taki eksperyment, który się nazywał bezdenny talerz. Mhm gdzie posadzono e, ludzi przy stoliku czteroosobowym i jedna z nich miała talż, który nie miał dna. E, był tak skonstru skonstruowany, że cały, <laughs> cały czas z nim była zupa. I co się okazało, e, ta, ta osoba, która e, jadła z tego talerza, zjadła o 73% więcej zupy niż e, pozostali uczestnicy. A e, najważniejsze w tym było to, że nie była tego świadoma. Inny, inny eksperyment, który wykonano, był w kinie. Uczestnicy dostali paczki z mniejszo, mniejszą ilością popcornu i większą. Mhm. Wszyscy zjali, zjedli, tak? Cały popcorn. Cały popcorn oczywiście, natomiast ci, którzy zjedli więcej, w ogóle nie byli świadomi tego, że znali, zjedli więcej. Więc tutaj jest bardzo też ważny aspekt, żeby nie włączać takiego autopilota przy jedzeniu. Tak? Bo jeśli my nie, nie zajmiemy się czymś innym, na przykład jemy w samochodzie bardzo często, lub też jemy przy telefonie, przy, <laughs> e, przy telewizorze, my automatycznie zjadamy więcej. E, Następnym e, czynnikiem też to jest ten czynnik wzrokowy, bo też, też mózg nas oszukuje. Na przykład my dużo mniej zjemy, jeśli sobie weźmiemy mniejszy talerz niż Weźmiemy sobie większy talerz. Ja ponieważ... słyszałam kiedyś o niebieskich talerzach, czy to jest prawda? Że niebieskie talerze no też nie, zniechęcają tutaj, z, do jedziemy działamy. Ale... Tutaj był przeprowadzony też eksperyment właśnie, że na większy talerz sobie nakładamy więcej, na mniejszy nakładamy sobie mniej. Tak samo ze szklanką. Z mniejszej pękatej szklanki wypijemy, wypijemy więcej niż z wysokiej i, i, i szczupłej szklanki. Ale powiedz mhm. mi, dużo osób, ja zresztą sama tak mam, że. Kiedy jestem sama w domu i mam coś zjeść, to jak myślę sobie, że mam zjeść ten posiłek, patrząc się w ten talerz, to tak mi się smutno robi. I mam wtedy taką potrzebę, żeby włączyć <laughs> mm -hmm. sobie właśnie jakiś program, jakiś mm -hmm. serial, i zawsze coś leci w tle. Mimo, że też na, naczytałam się, nasłuchałam mm -hmm. o tym uważnym jedzeniu, tak. mam wrażenie, że. Wtedy mniej się cieszę jedzeniem, jak tylko się skupiam na nim. To, jest, to mm -hmm. w ogóle brzmi nawet dziwnie, ale. No tak, to może wynikać z tego, że jedzenie ma taką funkcję też zbliżania, jednoczenia jest moment tej celebracji, mm -hmm. dzielenia się z, z, innym, z innym człowiekiem, z inną osobą. Natomiast zauważmy, że na wszelkich rodzinnych obiadach my też jemy więcej, tak? My sobie mm -hmm. <laughs> pozwalamy, czy. czy... Na, na, na różnego rodzaju uroczystościach rodzinnych. I tak jak mówię, o ile to się dzieje raz na jakiś czas, to nie jest problem. Ale w wielu mm -hmm. domach, na przykład u mnie tak mm -hmm. było przez całe życie, że jedliśmy obiad całą rodziną codziennie. Mm -hmm. Powiedziałabyś, że to nie jest najlepsze, że każdy powinien iść sam? Yy, nie, 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 absolutnie. <laughs> Tutaj yy, zaplanujmy, ile my chcemy zjeść mm -hmm. wcześniej. Nałóżmy sobie na talerz tylko tyle, ile, yy, ile chcemy zjeść. Nie dokładajmy sobie, tak? nie róbmy dokładek. Po A czy to też nie jest trochę obsesyjne? Że myślisz, zjadłaś daną porcję i stwierdzasz, że ta porcja jest niesatysfakcjonująca i chcesz sobie dołożyć, ale blokujesz to, bo postanowiłaś sobie, że nie dołożysz sobie więcej? Czy to nie jest tak, że też jest to taki grząski teren? Ehm, hmm. No to jest faktycznie grząski teren, zgadzam się>, <gadzam> się, natomiast e, to jest kwestia postanowień i kontroli i nawyku, tak? Bo często dostaję pytania o to, jak porcjować jedzenie. Mm -hmm. I wiele osób pyta się mnie, ile łyżek płatków tak. użyłaś do mm -hmm. śniadania? Jaką porcję ryżu y, y, przeznaczasz na jedną osobę? I ja nie jestem w stanie na to odpowiedzieć, bo nigdy się nad tym nie zastanawiałam. I przygotowuję, dajmy na to, posiłek dla moich domowników. Mm -hmm. To po prostu gotuję dużo ryżu i każdy nakłada mm -hmm. sobie tyle, na ile ma ochotę. Czy w przypadku osób, które nie mają problemów z relacją, z jedzeniem, to jest wtedy dozwolone? Teraz robię cudzysłów w powietrzu. To znaczy, ja myślę, że tutaj y, w ogóle trzeba się odnieść do takiego zjawiska, że my generalnie jemy, jemy za dużo. Mm -hmm. Faktycznie jest tutaj brak tej świadomości, ile co waży. My teoretycznie wiemy, że to ma być, nie wiem, 150 gram, ale częst, ciężko sobie wyobrazić to, ile to jest. Więc tutaj rozwiązanie mogłaby być po prostu waga kuchenna, żeby, e, żeby sobie zmierzyć cho, cho, chociaż kilka razy, już później mamy w głowie ten obraz, ile mniej więcej to powinno być. Natomiast my, my jemy za dużo, jest to faktem, jest to związane z tym, że Dzisiaj jedzenie jest wszędzie, jest dostępne od ręki, od zaraz i funkcja jedzenia się na przestrzeni czasu zmieniła. Bo jeśli wrócimy w przeszłość, troszeczkę cofniemy się, te setki tysięcy lat do tego człowieka tak, pierwotnego, no to tam jedzenia nie było non stop, tak? Więc ewolu ewolucyjnie my nie jesteśmy przygo przygotowani na to, że my mamy cały czas dostępność jedzenia. A mam coś takiego w sobie, że człowiek jeśli widzi jedzenie, to je, tak? I zje tyle zazwyczaj, ile mu dadzą. I tutaj te geny nasze jeszcze się nie zdążyły przystosować do tych nowych warunków. Więc tutaj też trzeba mieć na uwadze to, że jest to trudne. Mamy dwa profile. Mamy uh -huh. osobę, która je za mało, mamy osobę, która je za dużo. Tak. Tak? Bo to są te skrajne dwa uh -huh. przypadki uh -huh. tych uh -huh. zaburzonych relacji uh -huh. z jedzeniem. Czyli jeżeli, jeżeli jemy za dużo, stresuje nas to, dlaczego nie chudniemy, czy jemy często głód, bo uh -huh. jemy za mało. Uh -huh. Czy wtedy doradzałabyś pójście do dietetyka po to, żeby ustawił nam ten optymalny jadłospis? Czy myślisz, że da się w domu sobie poradzić samemu. Myślę, że nie. Myślę, że wartość do dietetyka, dlatego, że e, to jest kwestia bardzo indywidualna. E, ustalając jadło, jadło z pismy, musimy wziąć pod uwagę różne elementy. Między innymi wiek, e, tryb życia, jaki prowadzi ta osoba, czy uprawia sport, czy nie, jaką ma pracę. I to, to też nie jest tak, że jeden przepis działa na każdego, nie? Bo, bo to mhm. tak, tak... Całe szczęście. To jest trochę mnie to czasem <laughs> martwi, tak przepraszam, że wejdę ci w słowo, mhm. ale Spotkałam się wielokrotnie z osobami, które przesyłają sobie jadłospis od dietetyka mm -hmm. i zapalała mi się wtedy taka lampka, mimo że ja osobiście na przykład, nigdy nie byłam od dietetyka, ale pomyślałam sobie, jednak każdy organizm mm -hmm. działa inaczej, ma inne potrzeby, innego rodzaju produkty nam służą, inne mamy Oczywiście. też smaki, więc też nie lubimy tego samego. I to, co sprawdzi się mm -hmm. u jednej osoby niekoniecznie mm -hmm. może zadziałać u drugiej. Mm -hmm. Stąd właśnie to co mm -hmm. mówisz, indywidualne Dokładnie. podejście może tutaj być. Kluczowe. Dokładnie, I, i to w obu przypadkach, jeżeli chodzi o dietetykę, jeżeli chodzi o psychologię, ponieważ tutaj psychologia mówi nam mocno o tych różnicach indywidualnych. Podkreśla to, że każda jednostka jest inna, każdy ma swoje potrzeby, każdy ma swoje przekonania, każda osoba inaczej reaguje w różnych sytuacjach. Tak samo, jeżeli chodzi o dietę, jadłospis. To są różne produkty, lubimy, ktoś nie toleruje tego produktu, ktoś nie toleruje tego produktu, ktoś ma inny tryb życia, czego innego potrzebuje, więc, więc jak najbardziej jest to sprawa bardzo indywidualna. Teraz coraz częściej odchodzi się mhm. od takiego modelu, że pięć małych posiłków dziennie. I właśnie zaczynamy się bardziej stosowywać do konkretnego przypadku. Też się z tym zgadzasz, że nie zawsze sprawdza się ta sama ilość posiłków? Ja podkreślam, jest to sprawa indywidualna. No ja to się to bardzo to... cieszę, mm -hmm. że to słyszę, bo czasami właśnie jeszcze czytam mm -hmm. takie, takie teorie. Dużo ludzi mówi, że ja przecież nie jestem głodny co trzy godziny. I ja osobiście mm -hmm. na przykład nie przepadam za jedzeniem małych posiłków często. Mm -hmm. Zupełnie mi to nie pasuje, Oczywiście. też z moim stylem życia. I zapytam mm -hmm. się już tak bardziej osobiście, bo to mnie zawsze zastanawiało. Ja bardzo lubię kolację. Może to wynika z tego, że zawsze jadłam kolację w domu i mm -hmm. lubię właśnie ten mm -hmm. czynnik celebracji, mm -hmm. lubię wspólne siedzenie przy stole i rzeczywiście lubię wtedy dużo mm -hmm. zjeść. I też wielokrotnie słyszałam, mm -hmm. że Karolina, to co robisz nie jest dobre, bo jest już później i powinnaś tutaj zjeść lekką kolację, a ty lubisz mm -hmm. się tak najeść właśnie pod wieczór. Czy to naprawdę jest złe? Czy muszę to zmienić? Powiedz mi. <laughs> to jeszcze zależy, która to jest godzina. No powiedzmy 18, 19. No to jest jak najbardziej okej. Okay. Chodzi o to tylko, żeby no, po, powiedzmy były te dwie godziny przerwy między kolacją a położeniem się do łóżka. Czyli nawet jeżeli wolimy zjeść dwa bardziej obfite posiłki, to, to nie znaczy, okay. że łamiemy wszystkie I zasady zdrowego odżywiania. O ile to nie jest 3000 kalorii dziennie, to jest zupełnie okej. Okay. <laughs> a jak to jest, że kiedy jesteśmy bardzo głodni, zazwyczaj podejmujemy najgorsze decyzje żywieniowe? <laughs> No tak. No spróbuj, no spróbuj podjąć dobrą decyzję, kiedy jesteś głodna. No nie da się, ponieważ no jest to uczucie fizjologiczne mocno Jak jesteśmy głodni, to jesteśmy zli. Proste. I wtedy doradzałabyś posiadanie zawsze pod ręką jakichś przekąsek? Dobrze jest mieć. Jeśli wiemy, że taka sytuacja może się zdarzyć, że ten głód nas dopadnie, a są takie też osoby, które nie znoszą uczucia głodu bardzo mocno, to wtedy dobrze jest mieć przekąskę, ale zdrową nie znaczy, że wszystkie te co są napisane że są zdrowe to są zdrowe tak więc tu też y, te wybory No właśnie to też zachęcamy do czytania, do czytania składów ety, więc, tak. y, ja mam wrażenie że już coraz więcej z nas jest mistrzami i ja już mam tak, że po prostu, jak tylko biorę coś do ręki spółki, od razu odwracam na drugą stronę, raz, dwa, trzy, sprawdzam, co tam jest, ale też wynika z tego, że jestem weganką, więc też od razu sprawdzam to w składzie z innych powodów. Ale dla wszystkich osób, które się stresują z sprawdzeniem składów, naprawdę to jest chwila. Jak wejdziemy w prawy, to myślę, że każdy odnajdzie się. Czego byś polecała unikać w ogóle w produktach, w składach? Są jakieś takie zakazane składniki? To znaczy, tak, nie ma zakazanych składników, ponieważ. Wszystkie do produkty, które są dostępne w skle sklepach, to one są teoretycznie zdrowe, mhm. ponieważ się nadają. Do <laughs> Czego my powinniśmy unikać to kumulacji. W sensie być świadomym, że na przykład cukier jest obecny w chlebie, w jogurcie, w zdrowym teoretycznie batoniku, w soku. Więc jeśli my, nasza dieta polega na tak, wybieraniu tych produktów, że na przykład jedziemy sobie i jogurcik, i soczek, i, i tą przekąskę, i chlebek, i, i wędlinkę, która też cukier może zawierać, no to tego cukru nagle robi się kilka łyżeczek. Więc. Czyli nad cukrem hmm. byś najbardziej popracowała? cukier i produkty przetworzone, czyli wszelkie tłuszcze trans, tak. Żywność paczkowana typu pizza, mhm. czy, czy jakaś taka, która, którą można po prostu sobie na szybko włożyć do mikrofalówki, odgrzać tak, więc a, te rzeczy. Chciałam też nawiązać do tematu jedzenia na mieście, mhm. bo mówiłeś o tym, że czasami mamy dużo pokus w sklepach, ale jedzenie w restauracjach no, również jest swego rodzaju wyzwaniem. Jak Jeść w restauracji i sobie nie zaszkodzić, mm -hmm. jak wybierać. Mm -hmm. e, no na pewno odradzam w ogóle rezygnację z, z, z wychodzenia, jedzenia na mieście. Na, natomiast e, po prostu kwestia się sprowadza do tego, jakie my do, jakich my dokonujemy wyborów. Więc e, unikajmy na przykład jakichś ciężkich sosów. Tak? Mm -hmm. Unikajmy e, ziemniaków polanych. Tak, toną masła albo coś w tym rodzaju. Teraz jest naprawdę dużo miejsc, gdzie można zjeść zdrowo i smacznie, więc tutaj stawiajmy na wybór tych restauracji, gdzie wiemy, że jest zdrowo, lekko, smacznie, gdzie nie zaszkodzi to nam, tak? Jeszcze wróćmy do tematu mm -hmm. przejadania, bo to też jest związane Aha. z jedzeniem w restauracjach. Często te porcje Dokładnie. są znacznie większe lub też właśnie płyną w e, oleju i my mm -hmm. wychodząc z restauracji mamy wrażenie, że po prostu jesteśmy w ciąży spożywczej. Mm -hmm. um, ale czy są takie techniki, które pomagają nam gdzieś bardziej zostać w kontakcie z naszym ciałem właśnie mm -hmm. podczas jedzenia? Bo jakby ja mówię to też na swoim przykładzie, ja rzadko kiedy mam porcje. Dania. Bo tak mm -hmm. jak mówię, zazwyczaj jem z ludźmi. Mm -hmm. I to nie jest tak, że sobie ugotowałam posiłek, który jest przeznaczony na, na obiad dla jednej osoby, tylko jakby na stole stoją różne rzeczy, czy też w restauracji mam jakieś dodatki. W jaki sposób jeść? żeby wiedzieć, że już jesteśmy najedzeni? Jak jeść w bardziej uważny sposób? Mhm. No, no ten moment uważności, to rozmawiałyśmy o tym, żeby po prostu starać się kontaktować swoim żołądkiem, starać się, starać się dowiedzieć od samego siebie, czy to już jest już ten moment, kiedy jestem full, czy nie. No zazwyczaj w restauracji to jest celebracja, więc Właśnie dlatego my, my przeoczamy ten moment. Mhm. Przeoczamy ten moment, bo jesteśmy po prostu, nasza uwaga jest skoncentrowana na, na innych ludziach, my się cieszymy tym posiłkiem, e, celebrujemy. Natomiast to, co mogłabym, powie, powiedzmy, tutaj zasugerować, to nie bierzmy dwóch dań, na przykład i przystawki, i dania trzech nawet, przystawki dania głównego deseru. Weźmy na przykład dwie przystawki, tak, które są mniejszymi posiłkami, a równie długo będzie nam to zajmować, żeby ten e, posiłek tak zjeść. E, nie wybierajmy soków, wybierajmy wodę. Zamiast butelki wina, e, kieliszek. No właśnie, jak to jest z tym mm -hmm. winem? W końcu jest coś zdrowotnego w czerwonym winie, czy to jest wszystko z siema? E, no tak, tak. Jest Kieliszek e, wina jest zalecany, ponieważ no, czerwone wino zawiera polifenole bodajże. E, także jest taka teoria, że ona. E, pływają, tak, mają jakieś właściwości zdrowotne. O ile to jest jeden kieliszek, No właśnie, to rzadko ten... się kończy uh -huh. na jednym kieliszku, myślę, jak ktoś sobie siedzi ze znajomymi uh -huh. czy tam w jakimś sympatycznym y, gronie. Istnieje takie zjawisko, bardzo powszechne, jak cheat meal albo cheat day, czyli dzień lub też posiłek, podczas którego pozwalamy sobie na wszystko, bo byliśmy bardzo um, zdyscyplinowani, udało nam się zdrowo odżywiać przez jakiś czas, więc teraz należy nam się nagrodać. To jest dobre, czy to też jest obsesyjne? No tak, to jest jakaś taka moda właśnie instagramowa. Da się zauważyć, że wielu wiele osób, które nie wiem, prowadzi zdrowy tryb życia, raz na jakiś czas sobie pozwala na jakiś obfity, bardzo niezdrowy posiłek. Tak? tak zwany cheat meal. Natomiast ja nie jestem zwolenniczką tutaj. Od razu powiem, dlatego, że moim zdaniem on zaburza totalnie mhm relacje z jedzeniem, no prowadzę jakiś taki wymiar, że to jest, tak ma to być nagroda. Natomiast jeszcze raz, ja wrócę do tego, że to, że nawyki żywieniowe i zdrowe odżywianie to ma coś, to ma być coś, co jest codziennie, tak? to, to To jest nowy styl życia. Nowy styl życia, dokładnie. A y Uważam, że lepiej się sprawdza tutaj na przykład zasada 80 na 20, czyli przez 80% czasu staramy się jeść zdrowo, tak? I w sposób taki, który służy naszemu zdrowiu, a 20% możemy sobie od, pozwolić na małe przyjemności, typu, nie, wiem, ciasto u, u, u babci albo gdzieś właśnie kolacja z, ze znajomymi na mieście, i to wydaje mi się, jest pod, podejście bardziej zdroworozsądkowe. Yy, który po pozwala utrzymać tą zdrową relację yy, z jedzeniem, bo taki posiłek raz na jakiś czas yy, za bardzo wtedy przywiązujemy yy, uwagę do kontroli diety znowu. I też yy, mam mhm. wrażenie, że przez cały dajmy na to tydzień już nie możemy się doczekać, Dokładnie. aż zjemy pizzę Dokładnie. w piątek. Więc co się dzieje? Ca znowu myślimy o jedzeniu. A w, w zmianie nawyków chodzi o to, żeby o tym jedzeniu nie myśleć. Ja szczerze mówiąc, przed naszą rozmową miałam nadzieję na taki właśnie jednak złoty środek. No, jak wszyscy mm -hmm. lubimy w dzisiejszych <laughs> czasach, takie szybkie rozwiązania. Mm -hmm. Jak każdy z nas może sobie bez problemu wszystko w głowie poukładać i, i poradzić sobie z, z zaburzeniami, czy właśnie z relacją mm -hmm. z jedzeniem, ale nasuwa się bardzo prosty, a raczej skomplikowany wniosek z naszej rozmowy, że. Samemu możliwe, że nam się nie uda. Mm -hmm. I ty polecasz pójście zarówno do dietetyka, jak i do psychologa, najlepiej do psychodietetyka. psychodietetyka. Mm -hmm. I bardzo ciekawi mnie, na czym polega taki proces mm -hmm. wyjścia z tych zaburzeń czy naprawy tej relacji, kiedy już uświadomimy sobie, że mamy problem, nie poradzimy sobie z nim samemu, ponieważ on jest gdzieś tam zakorzeniony w naszych nawykach, w naszym nastawieniu. Jak wygląda taka praca z psychodietetykiem? Mm -hmm. Przede wszystkim, jeśli już ten pacjent do nas przyjdzie, do naszego gabinetu, to oznacza, że on jest w tej pierwszej fazie zmiany, ponieważ zmiana ma ich kilka, jest to sześć faz. I za, zazwyczaj on już wie, że jest, jest świadomi, że, 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 że rozważa zmianę. To jest tak zwana faza kontemplacji. Mhm. Więc inaczej my będziemy pracować z takim pacjentem, który on dopiero rozważa zmianę, a inaczej będziemy pracować z pacjentem, który jest na przykład na w fazie już przygotowywania się lub też działania albo już samego utrzymania nowego zachowania. Więc my nie możemy od razu tej osobie już planować, tak, pokazywać jakieś konkretne działania, które ma robić, jeśli on dopiero rozważa i może się tak zastanawiać przez najbliższych 6 miesięcy. Więc tutaj nasza, naszą rolą jest, żeby do, do każdego etapu dobrać odpowiednią rozmowę. Bardzo dobrze się tu sprawdza dialog motywujący. Jest to spe, taki specjalny rodzaj rozmowy z pacjentem, ukierowany na, nakierowany na język zmiany. Polega on na tym, że prowadzimy rozmowę z pacjentem w taki sposób, żeby dotrzeć do jego wewnętrznej motywacji. Czyli to, o czym mówiłam wcześniej, bierzemy pod uwagę ten mechanizm autonomii. Czyli my nie mówimy, jak on ma żyć, co on ma jeść, y, jakie ma wybory. Nie droga. nie tędy droga. My staramy się poprowadzić rozmowę w taki sposób, żeby wydobyć jego e, motywację, żeby on sam nam dał odpowiedzi, w jaki sposób on dokona tej zmiany. Ponieważ my zakładamy, że motywację w sobie każdy pacjent już ma ale być może tego nie wie, nie wie jak. Jeśli pacjent do nas przychodzi, to znaczy, że on, y, jako do psychodietetyka, uh -huh. to znaczy, że on ma problem z kontrolą, swoich, kontrolem swojego jedzenia, swojego procesu jedzenia. Więc on, on chciałby znaleźć motywację do tego, żeby te nawyki zmienić. Czyli to, co go zmotywuje do tej Dokładnie, zmiany bezpośredniej. Tak. Czyli jakby nie chodzi teraz o przyczynę problemu, nie. tylko dlaczego warto się zaangażować jakby w ten proces. Dokładnie. Przyczyna się pojawia później. Jeśli mhm. my analizujemy cały ten proces jedzenia, możemy dojść po drodze do wniosku, że problem leży w tym i w tym. Problem, problemem są emocje, problemem jest niskie poczucie wartości, problemem są fałszywe Przekonania na, na swój własny temat. Powody mogą być różne, tego że on nie jest w stanie kontrolować procesu jedzenia. I w którym momencie wprowadzacie te nowe nawyki? Mm, to jest praca. <grym> to jest ciągła praca. Rozważamy po pierwsze, Staramy się zdefiniować, gdzie, jest, gdzie leży problem. Po drugie, ustalamy plan działania, który definiuje zazwyczaj sam pacjent, ponieważ on z siebie najlepiej zna. Mhm. On wie, co na niego działa pozytywnie, on wie, co na niego działa negatywnie. Chociażby ty, ty lubisz jeść o kolację o godzinie 18. Ja nie będę tego zmieniać. Nie będę mhm. ci na siłę mówić, że nie. Na kolację masz jeść dwie kromki chleba z masłem. Nie. Po prostu, bo to nie, nie, nie zadziała. E, następnie m, bardzo ważna jest też sama obserwacja. My też zalecamy pacjentom, żeby prowadzili taki dzienniczek obserwacji, tak? Zapisywali, co jedzą, e, o której godzinie, jeśli zdarzają się jakieś e, ataki, gdzie oni mogą się po, pohamować przed jedzeniem, żeby zapisywali, jakie emocje temu e, towarzyszyły. E, no i następnie, bardzo ważne, jak postępować w, w sytuacji kryzysu. Czyli, jeśli, jeśli się zdarzy taka sytuacja, że powiedzmy, wracam z pracy zmęczona, tak, perspektywa tego, że muszę sobie coś ugotować na kolację, to po prostu jeszcze bardziej mnie demotywuje, no to za chwilę jestem bardzo bliska tego, żeby tak, wjechać do McDonalda, mhm. po prostu zaspokoić głód. Co w takim momencie, tak? Więc to, to takie koło ratunkowe. I jakie że... jest przykładowe rozwiązanie w takiej sytuacji? można wybrać, może nie McDonald's, ale coś zdrowszego. To jest kwestia postanowienia sobie, że w tej sytuacji, jeśli za, będę się tak czuła, pojadę tu i tu i wybiorę ten i ten e, posiłek. I dlatego też zalecacie planowanie posiłków, żeby ta osoba wracając tak. z pracy wiedziała, że w zamrażarce czy tam w lodówce czeka na dokładnie, nią zdrowy obiad? Dokładnie. Albo takie rozwiązanie, żeby zawsze w, w zamrażarniku były te warzywa na patelnie przysłowiowe, żeby mogła sobie wrzucić w ciągu pięciu minut e, mieć gotowy obiad. I potem ten proces trwa, są jeszcze jakieś kolejne etapy. czy już kolejnym etapem jest to, że osiągniemy ten stan mm -hmm. wyleczenia. No nie byłoby to piękne, ale tak nie jest w praktyce, bo w praktyce jest bardzo często zdarza się nawrót, tak? gdzie mm -hmm. my zarzucamy kompletnie wszystkie te nasze nowe nawyki i, e, i wracamy do starych. A czy to jest tak, że my się nigdy nie wyleczymy z tych zaburzeń? E Jesteś Nie. takiego, że, że tak przy Nie. uzależnieniu, Nie. że zawsze jesteśmy osobą uzależnioną. To znaczy, tak inaczej się ma kwestia anoreksji, bulimi i tych zaburzeń psychicznych, gdzie, to jest, gdzie, gdzie, gdzie jest zupełnie inne leczenie i tam jest bardzo takie kompleksowe, bo i wchodzi i lekarz, i, i psychiatra, i dietetyk, psycholog. Natomiast jeżeli chodzi o właśnie kształtowanie nawyków, to my spokojnie jesteśmy w stanie sobie wypracować. Z tym, że musimy się uzbroić po pierwsze w cierpliwość, po drugie, uświadomić sobie, że to wymaga czasu. Tak, że to nie, 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 nie zdarzy się jutro, że może być nawrót, to jest okej. Okay. I to jest okej, okay, że jest nawrót. Nie poddawać się, próbować jeszcze raz, bo jakby też zaakceptować fakt, że to, że my chcemy tej zmiany, no, no tak, większość ludzi chce zmienić nawyki, chce żyć zdrowo, zdrowo się odżywiać, natomiast już. To, żeby coś zmienić, żeby wyjść z tej strefy swojego komfortu, yy, no to już jest problem, większość ludzi chce coś zmienić, ale nie, nie, niekoniecznie chce zmieniać samych siebie. A czy myślisz, że to jest taki mechanizm, że ktoś czuje się przez to słaby? Że, my, tak. że nie chcemy iść do psychodietetyka, bo nie chcemy się przyznać, że mamy problem, że musimy... Wiesz, ja mam wrażenie, że może być wiele osób, które słuchają nas, myślą sobie, mm -hmm. mam przez następne kilka lat robić dzienniczek mojego jedzenia? Przecież to jest tak, jakbym był na ciągłej terapii. Czemu ale, inne o, osoby tak nie ale muszą? oczywiście, że nie. Dlatego, że chodzi o to, żeby poszerzyć swoją wiedzę na ten temat. Po pierwsze. Po drugie, żeby odczarować troszeczkę ten stereotyp psychologa, tak? Że to jest osoba, która nam może pomóc, która, która nam na, da wskazówki, jak my mamy sobie z tym radzić. I nawet ma to do siebie, że on powtarzając go ileś razy. On się kształtuje, za, e, zużywa mniej energii niż na początku. Chodzi o to, żeby ten nawyk przeszedł troszeczkę w takie zachowanie automatycznie. Automatyczne. I wtedy my po prostu robimy coś, nie, za, nie zastanawiamy się, jak i że, że to będzie bolało, że to wymaga wysiłku, więc chodzi o to, żeby ten nawyk nowy stał się jak najbardziej takim nawykiem, mm, bardziej już automatycznym, który nie będzie zjadał o tyle energii, co na początku. A czy powiedziałabyś, że problemy z jedzeniem są epidemią teraz? Że jest bardzo dużo osób, które ma tego typu zaburzenia, tylko się o tym za mało może mówi? E, tak, myślę, że tak bardzo o, dużo osób się z tym zmaga. Zresztą wystarczy spojrzeć na statystyki, gdzie otył, otyłość w Polsce, My jesteśmy bodajże na szóstym miejscu, jeżeli chodzi o tyłość ze wskaźnikiem 23%. Ale w skali Europy? E, Europy, czy? tak na pierwszym miejscu jest Wielka Brytania, więc e, jeżeli, jeżeli chodzi o Polskę, to jest 60% mężczyzn i 48% kobiet. Więc tutaj widać, że to jest dużo. To jest dużo i e, zresztą ja, wystarczy pójść sobie do Biedronki, ja robię takie osobiście mm -hmm. <laughs> swoje eksperymenty, że idę sobie na, na moment do supermarketu typu Biedronka i obserwuję, co ludzie kupują, tak? jakie produkty wkładają do koszyków, więc bardzo mało jest tam warzyw. Mm -hmm. Zazwyczaj to są właśnie półprodukty, jakieś pizze, parówaczki, chipsy, Coca-Cola. E, więc e, no, to są oczywiście moje osobiste jakieś tam spostrzeżenia. Na, na, natomiast statystyki mówią same za siebie. A gdybyś miała zostawić naszych słuchaczy z jakąś taką jedną wskazówką, z jakąś taką jedną myślą czy refleksją. Czymś, co mogłoby im pomóc na co dzień w swoich w dobrych nawykach żywieniowych i budowaniu tej relacji, to co byś powiedziała? Ja myślę, że wiele osób ma takie fałszywe przekonania, jeżeli chodzi o zdrowy styl życia i zdrowe jedzenie. Ono wcale nie jest drogie, to też to pierwsza, pierwsza rzecz, która mi się nasuwa, bo większość ludzi ma takie przekonanie, że zdrowo się odżywiać, to od razu muszę wydać nie wiadomo ile pieniędzy. Owszem, wymaga czasu, bo to też jest takim czynnikiem, który determinuje te wybory, bo jednak łatwiej jest wrzucić coś do piekarnika i gotowe w ciągu 5-10 minut niż, niż poświęcić ten czas na przygotowanie zdrowego posiłku. Więc tutaj postawić priorytet na, na jednak na poświęcenie tego czasu, żeby przygotować posiłek. No i zdecydowanie jeśli. Coś chcemy zmienić, tak i nam to nie wychodzi z jakichś powodów, no to tutaj naprawdę nie bacie tej konsultacji psycho, psychologa, psychodietetyka. Ja myślę, że to jest bardzo, mhm. bardzo ważny wniosek, że to nie ma nic złego w tym, żeby mhm. iść do kogoś po pomoc bo sami sobie szkodzimy gdzieś unikając tego tematu. Jakby nam się będzie żyło lepiej, nam będzie łatwiej. Dokładnie. My będziemy też bardziej szczęśliwi mm -hmm, we własnej mm -hmm. skórze. Jeszcze jedną rzecz, którą, jest jedna rzecz, którą y, chciałabym poruszyć, bo y, powiedziałaś, że zazwyczaj twoi pacjenci to są osoby, które borykają się z nadwagą mm -hmm. i że to jest w ogóle symptom, że coś jest nie tak. tak. Czyli ty uważasz, że większość ludzi jednak w takim swoim zdrowym stanie jest szczupłych? Tak trochę może ja. zapytałam y, prowokacyjnie, ale też wiele osób może powiedzieć, że Aha. otyłość nie zawsze oznacza, mhm. że, że coś jest nie tak z naszym, że się przejadamy i że te, mhm. ta relacja z nimi jest zła, tylko po prostu niektórzy z nas mają taką urodę. Może tak być, ale do tego są odpowiednie wskaźniki i przede wszystkim trzeba wyeliminować choroby jakieś metaboliczne mhm. in, i inne, mnóstwo innych chorób, które też mogą powodować przyrost masy ciała, chociażby na zaburzenia hormonalne. Więc jeśli, jeśli zdrowa osoba, której nic nie dolega, fizycznie ma nadwagę lub też otyłość, no to na pewno jest mhm. tak, że coś się dzieje, że ten bilans kaloryczny jest po prostu jest za duży, tak za dużo przyjmujemy tych kalorii, a za, za mało tracimy, ale jakby tutaj bym była daleka od tego, żeby wnioskować o czymś tylko na podstawie tak masy ciała. Pewnie. Bo, bo zawsze musimy znaleźć przyczynę i zawsze to jest rozmowa, wywiad. Sprawdzamy wszystkie czynniki, które, które są ważne, i wtedy jest moment, żeby postawić diagnozę. Nawet tak jak powiedziałaś wcześniej. Mhm często my sami blokujemy ten spadek wagi i w sytuacji, w której nawet ten bilans jest ujemny i przyjmujemy mm -hmm. mniej, my nadal jesteśmy y, otyli, czy mamy nadwagę, bo blokuje nas coś innego i tutaj ta tak. psychologiczna strona wchodzi do akcji. Y, bardzo poukładałaś mi w głowie, naprawdę. Na koniec mam taką y, przyjąłam taką formę szybkich pytań i odpowiedzi dla moich gości. Zupełnie nic y, Skomplikowanego. To są pytania związane z Tobą, żeby słuchacze mogli Ciebie hmm. lepiej poznać. Także y, dosłownie to jest garstka pytań. Czy jesteś gotowa? Tak. Pierwsze pytanie to jest: jakie jest Twoje popisowe danie? A, Pana Mmm, <laughs> ale powiedz mi z klasycznymi kluskami? tak zapytam, jak zdrowotny freak. E, e, tak, ale musi to być makaron al dente, czyli nieprzygotowany, ponieważ jego, wart, jego wartość odżywcza się bardzo zmienia, jeśli jest przygotowany. Mój brat byłby za dwadzieścia, <laughs> on uwielbia Arabiatę. Kolejne pytanie to, czy masz swoją ulubioną restaurację w Warszawie? Możesz podać kilka. Mm -hmm. Tak, kilka, ponieważ ja często chodzę do restauracji. Można? Można. <laughs> e, e, bardzo lubię chodzić do Krowa żywa, e, bardzo lubię chodzić do Mece, e, a z tych, z tych troszeczkę może w, e, wyższych starda, standardem, e, bardzo lubię Nolite. Wszystko mhm. zapiszemy i będzie podlinkowane na mojej stronie, Karolina Szymańska. Kolejne pytanie: czy jest jakaś książka, którą Twoim zdaniem powinien przeczytać każdy? E, myślę, że tak. Ostatnio też jestem w trakcie. Uważam, że to bardzo e, przybliża spojrzenie na, na człowieka i, i właśnie jeżeli chodzi o ożywienie, to jest krótka historia człowieczeństwa. Sopia. Tak, tak? <laughs> tak doskonała książka. <laughs> Więc tak, zdecydowanie polecam. Tak, polecam. i Teraz czytam drugą część. Mhm. Jest zupełnie inna, jeszcze nie mam opinii, ale oczywiście się podzielę w najbliższym czasie. I jeszcze się chciałam Ciebie zapytać jeszcze dwie rzeczy. Pierwsza mhm. jest taka, czy masz jakieś swoje marzenie podróżnicze. E, oczywiście. Gdzie chciałabyś pojechać? E, trochę już zwiedziłam, ale e, w tym momencie jest to e, od, dalsze odkrycie e, RPA. RPA, tak. czyli już kiedyś tam byłaś. Byłam dałaś. w Cape Town, tak, ale teraz chciałabym się zapuścić dalej. A czy w najbliższym czasie będzie okazja ku temu, czy jeszcze nie planowałaś? E, myślę o tym. To trzymam kciuki. Dzięki. I na koniec, czy są jakieś osoby ze świata internetu, mhm. które polecasz obserwować? Mogą to być blogerzy, czy też instagramerzy? Nawet nie wiem, autorzy czy podróżnicy, dowolność jest pełna, które mm, śledzisz i które ciebie inspirują. Mm -hmm, ale z, z, mm, z Polski czy z zagranicy? Może być, mogą być z Polski, mogą być z zagranicy. To nie ma znaczenia. Jakieś takie Twoje ulubione kanały. To jest najtrudniejsze pytanie: wszyscy zawsze tak. się bardzo tym stresują, bo ciężko jest <grym> wybrać takie z głowy, bo co <grym chwilę <grym przeglądamy te osoby w internecie, mm, ale nie, nie, nie zapisujemy sobie tych ulubionych. Dokładnie. Ja. E... Według swoich osobistych zainteresowań śledzę trochę muzycz, muzycznych wykonawców, natomiast e, śledzę swoją e, dobrą koleżankę, przyjaciółkę Magdę, która prowadzi bloga, wiem, co jem. E, śledzę też Basię Tworek, <grywa>, która jest nauczycielką jogi i też, też się przyjaźnimy. E, to są te osoby, które są dla mnie też, też inspiracją. To jeszcze powiedz nam na koniec, gdzie można cię znaleźć. Mm -hmm. e, już za dwa tygodnie zapraszam do e, mojego miejsca nowego, miejsce się nazywa Punkt pełni. E, mieści się w Warszawie niedaleko placu bankowego. Jest to miejsce, które ja stworzyłam z myślą o tym, żeby. W takim miejscu, gdzie można zadbać w pełni o swoje zdrowie psychiczne. Czyli m.in. właśnie nawyki żywieniowe, bo, bo będziemy tutaj organizować różne wydarzenia związane ze zdrowiem psychicznym. Czyli zdrowie, zdrowie psychiczne rozumiane całościowo, a jest to nie tylko ciało i umysł, ale są to również relacje i duchowość. Więc będzie okazja spotkania się właśnie właśnie z psychologami, z coachami, z dietetykami. E, jeśli ktoś chce właśnie zadbać o siebie, o swoje zdrowe nawyki, e, to zapraszam serdecznie. Będą też organizowane różne warsztaty. Także będzie się działo. Zapraszamy. Mhm. I jeszcze jesteś na, dosłownie też na mediach społecznościowych. Tak, tak. Zapraszam właśnie na Instagrama, gdzie prowadzę swój profil o nazwie Aneta Zdrowy Rozwój. Można mnie znaleźć również na stronie internetowej pod adresem anetadąbrowska.pl i oczywiście na Facebooku, fanpage, Aneta Dąbrowska. To ja na koniec, oprócz podróży do RP życzę Ci sukcesu, punktu pełni, i gratuluję Ci otworzenia swojego własnego miejsca na mapie Warszawy. Mam nadzieję, że również mogła pomóc jak największej ilości osób. Także dzięki, że przyszłaś dzisiaj do studia. Dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję również. I do usłyszenia. Pa! Pa! Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Temat był trudny, ale jak najbardziej ważny, i mam. Nadzieję, że pomógł chociaż jakiejś części z Was zrozumieć siebie, a może popracować nad swoją relacją z jedzeniem, albo sprawił, że zwróciliście uwagę na to, że może ktoś z Waszych najbliższych boryka się z tego typu problemem, i dzięki temu wiecie, jak lepiej im pomóc w takiej sytuacji. Tak jak mówiłam, dziękuję Wam za wysłuchanie. Ten podcast jest dostępny oczywiście na YouTube, na iTunesie, na Spotify. Ukazuje się w każdy poniedziałek o godzinie 16. A na mojej stronie karolinasobańska.com znajdziecie post poświęcony każdemu z odcinków, gdzie znajdą się wszelkiego rodzaju odnośniki i linki. O których mówimy w naszej rozmowie. Przypominam też, że Karolina Sobańska Podcast jest to konto na Instagramie, w którym z uprzedzeniem mówię Wam, kto będzie moim gościem. Czasami pozwalam zadać pytania gościom, także tam możecie wcześniej dowiedzieć się, co będzie się działo tutaj w programie. I jeszcze przypominam, trochę Was pomęczę, że jeżeli macie chwilę i słuchacie podcastu na iTunesie, to prosiłabym Was o zostawienie oceny i krótkiej recenzji. Dzięki temu podcast jest częściej promowany i dociera do większego grona odbiorców. A jeśli słuchacie mnie na Spotify, to tam możecie po prostu zaobserwować podcast. No i wiadomo, na YouTubie też będzie mi bardzo miło, jeżeli dacie subskrypcję i podzielicie się swoimi wrażeniami w komentarzach pod podcastem na YouTubie lub w komentarzach pod postem na mojej stronie karolina.sobańska.com. Zawsze chętnie czytam Wasze opinie. Jeszcze raz dzięki za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i do usłyszenia już za tydzień. Pa, pa.